Panie profesorze, wiosna to taki trudny moment dla osób cierpiących na alergię. Jaka w tej chwili jest skala tego zjawiska? Ile osób w Polsce cierpi na alergię i jak można sobie z tą przypadłością poradzić? Ostatnie dane mamy sprzed paru lat, ale jak popatrzy się na statystykę występowania chorób alergicznych od 1990 roku i zbierze wszystkie badania, które mamy w Polsce, to jest nieprawdopodobna, wprost proporcjonalna zależność od czasu, czyli narasta nam ewidentnie alergia w kraju. Także można powiedzieć, że wzrosła przynajmniej 2-3-krotnie na przestrzeni 20 lat, co jest nieprawdopodobnym zjawiskiem z punktu widzenia epidemiologicznego, ponieważ to jest choroba dzieci i młodzieży. Zaczyna się bardzo wcześnie. A więc te wszystkie choroby, które dzisiaj nam narastają, są chorobami cywilizacyjnymi wieku podeszłego i wynikają z tego, że ludzie dłużej żyją. Natomiast alergia jest zupełnie niezależna od tego aspektu, jakim jest oczekiwana długość życia. Stąd fenomen wzrastającej liczby chorób chorych na alergię jest ciągle badany. Na pewno są to wpływy środowiskowe. Do końca nie wiemy, czy wieloczynnikowe, jednoczynnikowe, czy to są tylko zanieczyszczenie środowiska, czy to jest nadmierna higiena, która prowadzi do braku przestrojenia organizmu w odpowiedni sposób i reagowania właściwie na to, co się w otoczeniu dzieje. W każdym razie ten okres, który nie przychodzi, to jest okres, w którym mniej więcej 12% populacji, do 15%, zależy od regionu, w niektórych więcej, w niektórych mniej, będzie miało objawy choroby i to już od kwietnia. Jak sobie radzić z tą chorobą? Odczulać, nie odczulać? Czy można skutecznie ją leczyć? No jest tak klasycznie, według standardów, które są przyjęte na świecie, pierwszą podstawową rzeczą jest unikanie alergenu, co nie zawsze jest możliwe. Jeżeli mamy kwitnące łąki dookoła siebie, to oczywiście bardzo trudno od tego uciec i trudno chodzić w namiocie na głowie, który będzie chronił przed pyłkami i w masce przeciwpyłkowej. To jest dużo bardziej upośledzająca jakość życia, sposób zachowania się niż branie leków. Drugim rzutem to jest właśnie branie leków, które pozwala nam na opanowanie objawów chorobowych, znaczne poprawienie samopoczucia pacjentów. Takim strategicznym podejściem do leczenia chorób alergicznych jest odczulanie, a więc metoda, która powoduje, że my przestajemy reagować na alergen, choć on jest on w naszym otoczeniu. Procedura długotrwała, wymagająca cierpliwości. Wbrew pozorom nie jest taka bardzo kosztochłonna, choć jednorazowe zakupy szczepionek czasami są dosyć drogie, ale w perspektywie kilku lat to się opłaca, ponieważ po pierwsze przestajemy brać albo w ogóle, albo tak dużo leków przeciwalergicznych, jak przed okresem odczulania. Po drugie, odczulanie chroni pacjentów przed rozwojem alergii, również nabywaniem uczulenia na inne alergeny. Nie jest to oczywiście stuprocentowa gwarancja, że tak jest, ale w znakomitej większości przypadków tak jest. No i to, co jest niesamowicie ciekawe, to przestrojenie organizmu immunologiczne, które powoduje, że w ogóle te osoby zaczynają mniej łapać infekcji, są bardziej zdrowe, więc jest to fantastyczne narzędzie. Alergolog jest jedynym chyba specjalistą, który ma tak doskonałe narzędzie, który potrafi cofnąć chorobę. Chciałby to mieć na pewno diabetolog, kardiolog i tak dalej. No, jest jeszcze coś takiego jak alergoturystyka. Ona się wiąże z unikaniem alergena, więc u nas zaczynają pylić trawy, to my jedziemy na przykład do Egiptu, gdzie tych traw już nie ma i w ten sposób pozbywamy się problemu.